Cześć, to jest Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, dzisiaj do gry została dodana nowa aktualizacja, więc nowy sezon już nadchodzi. A wy, moi kochani, w tym momencie zostawcie łapeczkę w górę, bo jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, zalogujecie się na swoje konto w grze Brawl Stars, to będzie na was czekał darmowy Megabox. Kiedy go otworzycie, napiszcie mi w komentarzu, co ciekawego wam wypadło. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowego zadymiarza Asha, sprawdzimy jego Star Power, gadżet oraz nowy skin. No i oczywiście sprawdzimy się w nowym trybie Solo Plus. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 4 razy kod PST o wartości Megaboxa. Tutaj wam się wyświetlają szczęśliwy zwycięzcy. Odezwijcie się do mnie na email gamingwithfarel@gmail.com. Email oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz, moi drodzy, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie w wersji deweloperskiej, a przed wami ukazuje się Ash, nowy zadymiarz, który dopiero zostanie dodany do gry. Obejrzyjmy sobie go w koło. Ma jakąś taką śmieszną tarczę. Na głowie ma taką przyłbicę. Walczy miotłą. Z tyłu na plecach ma jakąś dziwną grafikę jakiegoś smutnego gościa. Dajcie znać, co to może być. No i oczywiście ma drzwiczki do wychodka. Ale z pewnością nieraz miał problem, jak zgubił klucz. Wiecie chyba, o czym mówię, co? Dobrze, moi drodzy, sprawdźmy sobie jego specyfikację. Tak będzie wyglądał jego awatar. Aż waga ciężka, chromatyczny. Aż łatwo złości się z powodu tych wszystkich śmieci, które musi posprzątać. Co więcej, wpada w furię, gdy zadaje i przyjmuje ciosy. Furia sprawia, że staje się szybszy, groźniejszy, dopóki nie ochłonie. Gadżet nazywa się pigułka na uspokojenie. Mimo złości Ash musi się pozbierać. Gdy odpali ten gadżet przy pełnym wskaźniku furii, odzyska 2500 punktów zdrowia. Niższy poziom furii, mniej zdrowia. Ładunki na mecz 3. Okej, brzmi to ciekawie. Sprawdźmy sobie teraz, jak wyglądają gwiezdne moce. Pierwsza gwiezdna moc nazywa się pierwsze uderzenie, trafiając przeciwnika w pełni naładowanym atakiem. Ash wpada w jeszcze większą złość. Poziom furii zwiększa się o 100%. O kurczę, ciekawe. A drugi star power, wściekły jak diabli. Gdy Ash maksymalnie się wścieknie, wymachuje miotłą o 30% szybciej. Nawet gdy furia narasta, zyskuje na szybkości, wykonując ataki. Jak widzicie, już sobie ulepszyłem naszego Asha. Mamy dostępny gadżet oraz dwa star powery. Na początku wybieramy pierwsze star power, pierwsze uderzenie oraz gadżet pigułka na uspokojenie. Lecimy! Dobrze, moi drodzy, lecimy z pierwszą gierką, nowym zadymiarzem. Jestem mega ciekawy, jak działa ten pasek furii. Jak rozwalam skrzynkę, czy on się ładuje? Nie, on się nie ładuje. Czyli jak walczę z kimś, dopiero ten pasek się ładuje? Tak, raz, dwa, chodź tu. Trzy, oła, dostałem bombę! 4, dobra. Jezu, jaki ten Ash jest wolny. On atakuje coś jak Frank. Dobra, czy ja tak się podpalę, to dostanę furię? Tak, mam furię całą. O kurczę. 3 oczka furii. Jestem teraz szybszy? Chyba tak, dobra. Barley, łap ulta, mordko. Lecą mechaniczne szczury, lecą. Bomba, 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 prawie zginął. Okej, porobiony. Po 3000 bije? 3360, wow. Bo mam całą naładowaną furię, rozumiem? Dobra, puszczam szczury. I czy one kogoś zlokalizują? Patrz! Oczywiście, że tam była jakaś bij śmieszna! Bomba! Leży! 9 power cubesów. Powiem wam tak, ten Ash jest naprawdę mega mocny. Zrobimy sobie teraz mały eksperyment. Zobaczymy, ile uderzę na początku bez paska furii, a później ile z paskiem furii. 2128 uderzyłem. A teraz? 4200. Czyli jak mamy pasek furii, nasz damage prawie dwukrotnie się zwiększa. Czujecie to? Wow, niesamowity jest ten zadymiarz. Lecimy jeszcze z jedną gierką, ale tym razem weźmiemy drugi star power. Rozumiem, że jak teraz się wścieknę, to miotłą będę atakował o 30% szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, Amberka taka nie ma ze mną szans. I chyba nawet troszeczkę szybciej biegnę, mi się wydaje. Otworzymy sobie te dwie skrzyneczki. No teraz to baja bardzo wolno, otwieram te skrzynki. Jedna bomba, druga bomba. Trzecia bomba. Powiem tak, jak nie ma paska furii, to nie ma co tym Ashem za mocno świrować. Raz, dwa, trzy. Myszy. Bomba, 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 bomba. Shelly. Shelly. Uwaga, szybciej niby atakuje? I to było o 30% szybciej? No nie chce mi się wierzyć. Dobra, ale jest oro z tymi szczurami. Te szczury są tak OP, że koniec. Nie dość, że nam zdradzają lokalizację oponenta, to jeszcze są tak szybkie, że nie ma żadnego zadymiarza, który przed nimi by uciekł. Patrzcie na to. Zostaję sam na sam z chłopem i lecimy. No i gdzie on jest? Pokażcie mi! Już widzę ten odcinek chowanego ze szczurami, nie? Asha, to jest coś pięknego. Bomba, bomba, bomba. No i niestety prawie, że chłopie, zginąłeś. Obij mnie trochę, bo chcę jeszcze tabletkę przetestować. O kurczę, ale czad. I co, odpalam sobie tableteczkę znowu? Nie mogę. Potrzebujesz więcej punktów furii. To ja potrzebuję punktów furii, żeby odpalić tableteczkę? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, nie gin! Obij mnie trochę, bo potrzebuję się uleczyć, no. Dobra, zjemy go szczurami.
No, dawaj jeszcze trochę, jeszcze trochę. Leczę się. Dawaj. Dobra, niestety zginął. No co mogę powiedzieć, moi kochani? Bardzo fajna postać ten Ash. Ale jeszcze przetestujmy sobie jego nowy skin właśnie. Ciekawe, czy będzie miał nowe animacje. No i moi drodzy, lecimy. Ninja Ash przed wami. Wow, uwaga, strzelamy. Tak, ma nowe animacje przecinania ziemi i on macha kataną. Mimo, że dźwięk jest ten sam, no ale wygląda o wiele, wiele lepiej, co nie? Szkoda, że jest taki kanciaty, kwadratowy. Już się nie mogę doczekać, jak aż odpalę Ultimate Attack na tym zadymiarzu. Uwaga, gdzie Spike? Raz, dwa, trzy. Porobiony. Pigułeczka jest zjedzona. I lecimy dalej. Pigułka na uspokojenie, to widzowie. Raz, dwa. Szczury! Patrzcie! Te szczury też miały inną grafikę, ale nie zdążyłem... Kurczę, zobaczyć dokładnie, jak one wyglądają. To były jakieś takie szczury z Japonii. Samurajskie szczury. Dobra, mamy kolejne trzy power cubesy. O, jest wielkie starcie. Dobra, postaramy się tego oponenta pokonać przy pomocy szczurków. Tu są jakieś power cubesy, więc to zawijamy. Jest i Colt, jest i Colt. Został Colcik. Bomba. 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 Nie no, zabiję go. Poczekaj, Colcik. Bo cię pokonam cię za szybko. Ciach. No i nie udało się pokonać go szczurami. Szkoda. Jesteśmy już na moim normalnym koncie. Jak widzimy, jest nowa aktualizacja. Mamy nowy kolor lobby. I za darmo czeka na nas też mega boksik, którego sobie teraz dla was specjalnie otworzę. Otwieramy i BOOM! Czy coś będzie? Tylko 870 golda. A szkoda, a szkoda. Wybieramy nowy tryb starcie plus i dzisiaj jest mapa Potok Czaszek. Ten tryb jest o tyle ciekawy, że za każdą likwidację dostajemy plus jedną puszkę. Czyli jeżeli ja na swoim bazie mam, załóżmy teraz 300 coś puszek i zajmę pierwsze miejsce, dostaję plus 10, no to za każdą likwidację dostanę jeszcze po jednej puszce. Mamy Edgara jakiegoś, wariata, który chce tutaj szybko power cubesy mi przejąć. Przyciągam się, pierwsza likwidacja. I widzicie, w prawym górnym rogu mamy plus jedna likwidacja. No chodź, Edgar, chodź, 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 wariacie. Stiu, kijesz, wow, jakie oro! Triple kill. Dobra, mamy już 9 power cubesów i ja tak prawdopodobnie się już tutaj nikogo nie boję. Byron 5 to jest dużo. Byron 5 to jeszcze nawet jest dużo dla takiej postaci na blisko jak ja. Bo jak walnie ulta, to nie będzie co zbierać. Dobra, Amber, dobra, jej nie ma. Ona już wącha kwiatki, czwarta likwidacja. Ta Penny musi być moja, nie? Penny, jesteś moja. No, gdzie ty jesteś, moja droga? Leżysz? Okej. Okay. 5 likwidacji i został nam tylko chyba Byron. Tak, Byron na 7. Okej, okay. Trzeba to zrobić bardzo fajnie. Naładować sobie na spokojnie pierw ulcika. Poganiać się z nim. Znalazł mi się tutaj cwaniaczek, moi drodzy. Nie wie, gdzie jestem, nie wie, gdzie jestem, ale go zrobiłem. Jak szefa. Bomba loko, jazda z tobą! Pięknie, 6 eliminacji. Jesteś numerem 1, przechodzimy dalej i jak widzimy mamy eliminację plus 6, czyli łącznie 16 puszek. Coś pięknego, wbijajcie puszki, bo ten tryb będzie dostępny tylko przez 21 godzin, a później chyba dopiero powróci. Tak więc moi drodzy zadymiarze, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie odbierajcie darmową skrzyneczkę, bo na was czeka w grze Brawl Stars. Grajcie nowy tryb solo plus 1, bo naprawdę jest mega fajny. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, jak będziemy odblokowywali, polowali do nowego zadymiarza oraz kupowali 100 stopni karnetu zadymiarskiego, a to już niebawem. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!